rozmawiamy z panem Robertem Zutkowskim, trenerem Przemysłowa Salety po walce. Panie Robercie, ucieka do pana to, że Przemek wygrał przed czasem z Andrzejem Borą? Tak, no wiedzieliśmy, że wygra, znaczy wierzyliśmy w to bardzo i przygotowaliśmy się po to, żeby wygrać tą walkę. Fajnie, że wygrał przed czasem. Czy czymś zaskoczył Andrzej Gołota Przemka w ringu? Na początku bardzo dobrze chodziły w lewe kostki, wszyscy byli pod wrażeniem, że wszystkie ciosy bite przez Andrzeja z lewej ręki dochodziły, ale później role się nieco odwróciły i to Przemek lewą ręką zaczął celnie trochę z Andrzeja i to był chyba kluczowy proces. Znaczy zaskoczył. No widzieliśmy to, że będzie świetnie przygotowany do tej walki. Skut. Dobrze się poruszał w ringu, super lewa ręka, czyli ma tak doskonała jak za dawnych czasów. I wiedzieliśmy, że to będzie ciężki, twardy pojedynek. Także na początku, tak jak pan zauważył, trafia tą lewą ręką, no ale cały czas gdzieś tam sukcesywnie krzyczałem Przemkowi, że ma poruszać tułowie, ma unikać tych ciosów, no i trzymać przynajmniej, i trzymać mocno łapę wysoko. Przemek zaskoczył wszechstronnością w ringu. Rzeczywiście ciosy przez niego bite były z różnych płaszczyzn i rzeczywiście wielu kibiców przecierało oczy ze zdumienia. Odnosiło się wrażenie, że spora część sali jednak sympatyzuje bardziej z Andrzejem. Czy to was też nie wypromowało, że większe owacje zbierał Andrzej niż Przemek wchodząc na przykład do ringu? Nie, mówiłem, że Andrzej Gołota jest ikoną polskiego zawodowego boksu. To jest wybitny pięściarz. Wszyscy oglądaliśmy jego super walki z Riddickiem Bowe i nie tylko. Także wiemy, że zawsze, tak jak Przemek powiedział, będzie zawsze numerem jeden w Polsce. Także mieliśmy zrobić swoje, dać dobrą walkę i wygrać tę walkę. Pokazał pan, że potrafi pan przygotować znakomicie zawodnika do tak ciężkiego pojedynku, jak przygotować Przemka do walki z Andrzejem Gołotą. Czy to jest jakiś początek większej kariery pana jako trenera boksu zawodowego? Mam nadzieję, że tak. Cały czas dziś pracuję z tymi zawodnikami i przygotowuję. Także mam nadzieję, że to się robi. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Pamiętamy pana karierę bokserską. Boksował pan też w kategorii junior ciężkiej. Z powodu kontuzji musiał pan zakończyć swoją karierę. Nie żałuje pan się z perspektywy czasu, że nie może pan boksować na takich galach w Polsce, jak to na której byliśmy? Żałuję na pewno, bo cały czas pozostał duch walki. Moje serce chce walczyć, ale niestety zdrowie nie pozwala. Kolana bolą, ale może to się zmieni. Serdecznie panu dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy na kolejnej. Dziękuję uprzejmie.